A dlaczego prawica? Nie wiem, po prostu. Prawicy. Lewak? Tak, lewica. A co? No to wpierdol. Rafał Kaniewski, cześć. Dzisiaj spytamy się warszawiaków, czy są zwolennikami lewicy, czy też prawicy i co rozumieją pod tymi pojęciami. Pamiętajcie, subskrybujcie nasz kanał. W każdy piątek o 17 wchodzi nowa sonda. Zapraszam do oglądania. Cześć. Maseczkę mam tutaj założoną również na nos, także teraz już jest wszystko w porządku. Teraz już możecie nie komentować, że mam nieprawidłowo założoną maseczkę. Będę się dusił, plus markał, ale trudno, maseczka jest prawidłowo założona. Dobra, zaczynamy. Przepraszam, lewica czy prawica? Pan jest zwolennikiem lewicy czy prawicy? Taką sondę robimy. Ja lewy. Mamy takie proste pytanie. Lewica czy prawica? Uważacie się, że jesteście zwolennikami lewicy czy prawicy? Prawica. A ty? Nie wiem. Uważasz, że poglądy prawicowe to jakie to są poglądy na przykład? Takie lepsze dla Polski. Patriotyczne w sensie, tak? No, trochę. A może coś jeszcze? Nie. Przepraszam, lewica czy prawica? Pan jest zwolennikiem lewicy czy prawicy? Prawicy. Taką... Prawicy, a dlaczego? A czemu nie? A co to są poglądy prawicowe według pana? Konserwatywne. Ja pod pojęciem prawicy rozumiem przywiązanie do tradycyjnych wartości. Takich jak rodzina, wiara, własność prywatna. Rozumiem, że miliardy wyświetleń. Tysiące wyświetleń. Prawica, pan jest zwolennikiem bardziej lewicy czy prawicy? Prawicy. Prawicy, tak? Czyli popierasz bardziej lewicę? Tak, jak najbardziej. A co uważasz za poglądy lewicowe? Gadamy teraz... W Polsce. Za poglądy lewicowe, tak? No ja idę mocno w socjal, w sensie ja popieram wsparcie socjalne na przykład. Uważam, że obecnie datki socjalne w kraju są za niskie i niedostępne dla wszystkich. Czyli takie tradycyjne pojęcie lewicy, tak? Znaczy, czy tradycyjne, no... Bo teraz pojęcie lewicy to jeszcze się często mówi o aborcja, tam prawa kobiet... To poglądowo, tak? No tak. Ja się zgadzam z partiami lewicowymi w Polsce, oczywiście nie w 100%, ale popieram również światopoglądowo. Ja jestem za legalną aborcją w każdym przypadku i no, uważam, że to jest po prostu podstawowe prawo człowieka. Przepraszam, robimy sondy. Pani jest zwolennikiem lewicy czy prawicy? Lewicy. A dlaczego? Co pani uważasz za poglądy lewicowe? Szanują człowieka. Szanują człowieka. A prawica nie szanuje? Nie bardzo. Można robimy sondę. Lewica czy prawica? Jesteście zwolennikami lewicy czy prawicy? Nie ma rząd. No to trzeba by się rzeczywiście przedstawiać kanał, co mówię, ale to już nie ma czasu niestety na to, bo to... A co pan uważa za poglądy prawicowe? Przepraszam, lewica czy prawica? Pan jest zwolennikiem lewicy czy prawicy? Takie pytanie. No prawicy. Prawicy. A co pan uważa właśnie za poglądy prawicowe? No nie wiem, przede wszystkim poglądy związane z wolnością gospodarczą, czyli niskie opodatkowanie, no i przede wszystkim silna pozycja państwa. Przepraszam, lewica czy prawica? Taką sondę robimy. Panie są zwolennikami lewicy czy prawicy? Za wolnością, za swoim prawem. A to jest lewica czy prawica? Bo ja nie wiem, wolność. Każdy mówi wolność, ale... Za sobą. Aha. No ale nie, no, ale to może pani ale coś powie. Nie... Ale kobiety też mają się wypowiadać, no. A tu żadna kobieta nie chce się u nas wypowiadać. Ale proszę pana, nie wiem co to za telewizja, za radio. Pan mnie zaatakował. Nie zaatakowałem, ja tylko się pytam, proste pytanie. No ale już nie miałem czasu. No dzień dobry, no dobrze. No to do widzenia w takim razie. No to już teraz do widzenia. Dobra. Pytanie jest tak zwane niby łatwe, a trudne, nie? Dzień dobry, robimy taką sondę. Lewica czy prawica? Pan jest zwolennikiem lewicy czy prawicy? Prawicy, proszę pana. A dlaczego? Co pan uważa za poglądy prawicowe? Przepraszam, nie mam czasu na pociąg. Polska umiera, a wszyscy się spieszą na pociąg. Polska jest nieważna, może po prostu zbankrutować, ale ważne, że zdąży na pociąg. Taka jest konkluzja z tej sondy.
Przepraszam, lewica czy prawica? Pan jest zwolennikiem lewicy czy prawicy? Taką sądę robimy. Nie pogadamy. Dlaczego? Bo się spieszę. Niech zgadnę. Na samolot? Przepraszam, lewica czy prawica? Taki robimy taką sądę. Czy pan jest zwolennikiem lewicy czy prawicy? Ani tego, ani tego. No ale to centrum. No to centrum. Ale naprawdę nie ma pan ani lewicowych, ani prawicowych? Czy pan, nie wiem, no kwestia zasiłku dla bezrobotnych, kwestia aborcji, nie ma pan do tego stosunku? Nie, no mam, oczywiście, ja mówię, ja popieram kobiety, ale nie we wszystkich sprawach. Jeżeli chodzi o aborcję, no to ja uznaję to, jeżeli jest tam coś z płodem, no to tak, jak najbardziej, jeżeli kobieta bierze to na swoje sumienie, to się zgadzam. Ale tak, jestem przeciwny aborcji, no. A pan jest zwolennikiem wysokich, niskich podatków? No, raczej niskich. Aha, a jak się pan odnosi do kościoła na przykład? Bo to też jest tutaj bardzo często. Jestem katolikiem, no. To czyli wychodzi, że pan jest prawica. Pan nawet o tym nie wiedział. Dlaczego mam nie wiedzieć? Według tutaj tych takich potocznych, powiedzmy, potocznej definicji, jaka teraz panuje w Polsce, to pan by był zakwalifikowany jako prawicowiec, a może nawet radykał. No, bez przesad. Lewak? Tak, lewica. A co? No to wpierdol. No i co teraz? Pierdol. Nie, żartuję. Generalnie pan uważa, co pan uważa za poglądy lewicowe? Za poglądy lewicowe. Bożu, może te poglądy lewicy, z którymi ja się zgadzam, czyli tolerancja dla osób LGBT, związki partnerskie, tego typu rzeczy. Na temat socjalu wolę się nie wypowiadać, bo się na tym nie znam. Akurat za tym lewicy nie do końca się zgadzam. Right? Czyli pan jest zwolennikiem takiej lewicy światopoglądowej, tej nowoczesnej lewicy, tak? Tak, mogę się z tym zgodzić. Ale na tego trochę oczekiwał, wiesz, tak. No lewica, no i co? Co mi zrobicie? Pierdol. Promowania. Przepraszam, lewica czy prawica? Pani jesteście zwolennikami lewicy czy prawicy? Nie jesteśmy w ogóle stąd. No a to nieważne, ale na terenie Polski pani się poruszacie. Nie jesteśmy zwolenniczkami nikogo. No ale jesteście zwolenniczkami strajku kobiet? Aborcji? I tak i nie. Jesteście zdanie. Podzielone. Proszę, bo taką robimy sondę. Pan jest zwolennikiem lewicy czy prawicy? Słucham? Pan jest zwolennikiem lewicy czy prawicy? Nie interesuje się polityką. No dobrze, ale pan jest za aborcją czy przeciwko? Jakby to powiedzieć. Powinna być legalna, tak? Znaczy, to co teraz by się działo, to było nie w porządku totalnie w stosunku do kobiet. Moim zdaniem. I według mnie powinno być wszystko tak jak było. Robimy taki sondaż. Lewica czy prawica? Pan jest bardziej zwolennikiem lewicy czy prawicy? Pan jest bardziej zwolennikiem lewicy czy prawicy? Taką sondę robimy. Centrum. Proszę, pan jest zwolennikiem lewicy czy prawicy? Taką sondę robimy. Lewicy czy prawicy pan jest zwolennikiem? Taką robimy sondę. Która mnie interesuje. A to jest bardzo ważna rzecz. Nieprawda. No, gdzie jest Polska prawica? No właśnie, co pan definiuje jako prawicę? A co jest w Polsce lewicową partią? Lewicową, no to jest tak, lewica.pl, tak, czy jakoś tam, no i tak, nie wiem, Platforma Obywatelska? Neoliberałowie, prawda? Jedyną lewicową partią jest PiS, tylko to jest lewica konserwatywna. A prawicowych partii w Polsce to chyba tak za bardzo nie ma. Na Konfederacja? Nie. Janusz Komik-Mikke. No, Bosak. Tanie z gwiazdami. Babreja Boska, nasz projekt dla Woroda. Pacyków nie broda, wstęp, cierz Bośku, robię tkla. No ale taniec z gwiazdami chyba nie przeszkadza być prawicowym politykiem. Nie? No można tańczyć, bo taniec... No nie wiem, ale mi się z Giertychem kojarzy. A jak mi się kojarzy z Giertychem, to źle. Czyli pan jest zwolennikiem prawicy, jednym słowem, bo tak słyszę to troszeczkę w głosie. Nie bardzo, bo nie mam na kogo głosować. Nie głosuję w tym kraju. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś chce rządzić, niech zacznie od samych podstaw. A podstawą kraju i społeczeństwa są ludzie. I szacunek do każdego. No ale PiS dał 500+, no to ma szacunek tutaj, widzę. Ale nie każdy ma dzieci. Aha, czyli to jest szacunek, a tylko dla tych, którzy mają dzieci, tak? A to chodzi, żeby do wszystkich, do singli też, żeby też mieli szacunek. Nie chodzi o pieniądze. Chodzi o takie równe traktowanie. Po prostu. No ale na początku pan mówił o zasiłkach, tak? O socjalu. Czyli w takim razie PiS jest... No na przykład to jest jako lewica, tak? Najbardziej. Uważam, że może sposób, w jaki to zostało przedstawione, bo widzi pan,
w programie Partii PiS nie było napisane wsparcie socjalne dla rodzin, tylko 500+. Dla mnie to jest trochę populistyczne, tak? Ale no nie. Ale wprowadzili. Ale wprowadzili, tak. Ja się z tym zgadzam jak najbardziej. A pan nie promuje aborcji ani... Przepraszam. Okej, a poza tym pan mówi o niskich podatkach. Ale czy to nie są poglądy liberalne? Niskie podatki? No ale przede wszystkim poglądy liberalne w wersji klasycznej jest to prawica raczej. W wersji klasycznej tak. I pan wyznaje, że to... Liberałem klasycznym sam jestem raczej. Okej, okay, czyli można powiedzieć takie, pan uważa, że... Czyli jakaś taka konfederacja, coś takiego, tak? No. Tak. Takie. Tak. Zasiłki powinny być, czy nie? Szczerze nie wiem. Zależy podatki... dla kogo. No nie, no dla biednych oczywiście. A dla biednych to jak najbardziej. Aha. A podatki wysokie, niskie? No niskie. To trzeba się zdecydować. Albo niskie podatki, ale nie ma zasiłków, albo są zasiłki i wysokie podatki. To co wybieracie? Nie wiem. No. Trudna rozmowa. No, cięż. No, no dzięki. Nie ma za co. Chcemy oczywiście, ja bym chciał niskich podatków i wysokich zasiłków, bym poprosił. No to byłoby najlepiej wtedy. A zasiłki powinny być, czy 500+ powinno być, czy nie powinno? Zależy dla kogo. Dla ludzi pracujących? Oczywiście. Dla ludzi, którzy tylko się z tego utrzymują, że robią dzieci? Totalnie nie. A podatki powinny być wysokie czy niskie? Bez podatków nie ma państwa, tak? No... A do kościoła jak się pan odnosi? Pan jest zwolennikiem kościoła, czy raczej nie? Kto chce, ten chodzi. Kto nie chce, ten nie chodzi. To jest ludzki wybór. Ale czy kościół powinien mieć coś do powiedzenia w przestrzeni publicznej, czy nie? Kościół powinien być kościołem, zajmować się religią, tak? A nie sprawami takimi publicznymi. Wie pan, bo tutaj wyszło mi właśnie z tego, co pan mówi, że pan jest zwolennikiem lewicy. Nie jestem. No tak to wyszło, no. Z tych odpowiedzi, co pan... Czyli tak, pan toleruje wysokie podatki, zasiłki, kościół nie powinien być w przestrzeni publicznej, aborcja też może być. No to są poglądy w takim rozumieniu dzisiejszej lewicy, lewicowe. Możliwe? Lecz nie popieram totalnie LGBT, więc tak nie do końca może lewicowe poglądy. Centrolewica. Możliwe, ale nie nazwałbym się tak, totalnie nie. A jakby pan się właśnie nazwał? Jakby pan się ustawił na tym lewica, centrum, prawica? Centralnie, tak po środku. Jak sami zauważyliście, Warszawa nie jest taka do końca lewicowa, a ludzie nawet do końca sami nie wiedzą, co jest poglądami lewicowymi, a co prawicowymi. A wy jesteście bardziej zwolennikami lewicy, czy też prawicy? Zapraszam do komentarzy, subskrybujcie nasz kanał i pamiętajcie, w każdy piątek o 17 wchodzi nowa sonda. Rafał Kaniewski, cześć!